Witam Państwa. Wojciech Kinasiewicz, obywatele RP. Ja tak tytułem wstępu. Ostatnio wszyscy jesteśmy bardzo przejęci koronawirusem z Wuhanu. I tak jakbyśmy zapomnieli o tym, że Polska opanowana jest od 3 lat przez znacznie groźniejszy wirus. Wirus, który niszczy polską praworządność. Wirus, którego epicentrum znajduje się w gabinecie Zbigniewa Ziobry. Jedną z osób silnie zarażonych tym wirusem jest sędzia Maciej Nawacki. Chyba nie ma potrzeby przypominać całej historii sędziego Nawackiego, który nie dość, że sprzeniewierzył się rocie przysięgi sędziowskiej, postępuje niegodnie. Nie boję się tego powiedzieć, jest kłamcą i oszustem. W związku z tym, jako obywatele Polski, przedstawiciele naszej politycznej wspólnoty narodowej, postanowiliśmy złożyć w dniu dzisiejszym w prokuraturze okręgowej w Olsztynie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ścigalnego z oskarżenia publicznego przeciwko panu Maciejowi Nawackiemu. A w związku z przekroczeniem uprawnień, jakich dopuścił się przy składaniu do Kancelarii Sejmu list poparcia własnych do pseudo KRS. Wiedział doskonale o tym, że co najmniej 4 osoby, jak się potem okazało 5, wycofało poparcie i wiedział doskonale o tym, że jego wniosek do pseudo KRS nie spełnia wymogów formalnych nawet tej niekonstytucyjnej ustawy. Nie zebrał wystarczającej liczby 25 podpisów na liście poparcia. Nie dość na tym, podpisał się na tej liście sam osobiście. Podpisała się również jego żona. A te dwa przypadki prawdopodobnie nie są naruszeniem prawa, są niewątpliwym naruszeniem godności sędziowskiej, są niewątpliwym naruszeniem zwykłej ludzkiej przyzwoitości, przyzwoitości urzędniczej, jaką powinien się legitymować sędzia Rzeczypospolitej Polskiej. Ale fakt zatajenia, świadomego zatajenia, wycofania 4, a jak się okazało później 5 podpisów, jest według nas ewidentnym przestępstwem ściganym z urzędu z artykułu 231 kodeksu karnego. Trochę to wszystko dezorganizuje nam pracę. Wie pani, z tego co wiemy, to prezes też trochę dezorganizuje życie w Polsce. No, pan chyba tego nie odczuwa osobiście. Słucham? Pan to osobiście odczuwa? Tak. Czy to, co składacie, to jest składane tak. Tylko to pismo? Nie, z załącznikiem, z załącznikiem. Z tymi załącznikami? Tak, z załącznikami. Czyli tak. To jest dla mnie, tak? Tak, tak. Czy da skutek? Zobaczymy. No, jeżeli prokuratura sprawą się zajmie, to jakiś skutek powinno przynieść. No, na pewno pan Nawacki dowie się o tym, że jego czyny zostały zauważone i spisane. A co zrobi prokuratura? Trudno powiedzieć. Ja myślę, że to nie jest ostatnie działanie wobec Macieja Nawackiego. Czekają nas jeszcze złożenia do Sądu Najwyższego wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych, jeśli rzecznik Sądu Apelacyjnego się sprawą nie zajmie, może zajmie się sprawą Izba Karna Sądu Najwyższego.
A czy odwołanie samego Nowackiego coś zmieni? A zmieni bardzo dużo. Po pierwsze, usunie jednego sędziego zarażonego wirusem dyktatury, więc to już jest krok do przodu. Po drugie, pokaże, że opór i działania obywatelskie, przy czym obywatelskie rozumiem szeroko, włączając w to również rzeczywiście obywateli sędziów, przynoszą rezultaty. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne są drobne sukcesy, drobne kroki, bo to one rozsadzają beton dyktatury. Czy uznanie nieważności wyboru Nowackiego spowodowałoby uznanie nieważności całego KRS-u? No, według opinii większości mądrych, światłych prawników tak. Dlatego, że uchwała, która powoływała skład sędziowski do pseudo-KRS-u, była głosowana łącznie. Gdyby każdy z nich był wybierany oddzielnie, to oczywiście takich skutków by to nie musiało rodzić. Pomijając fakt, że cała pseudo-KRS jest wybrana niewłaściwie i niekonstytucyjnie oczywiście.